Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey, a oto i Darkest Dungeon. Więc cóż, w dzisiejszym odcinku, ze względu na powiedzmy strasznie fatalny dobór przygód, będziemy... Wow, fajny. No nawet też może być. Ale jednak, no niestety fatalny. Nie ma żadnych fajnych rzeczy. Tutaj, no niby coś jest, ale nie mamy drużyny. No idziemy na dziedziniec. Misja zdobądź krew. Nic szczególnego. No dosłownie nic, ale idziemy tam bardziej w celu nawet przemieszania zadań czy coś. Nasza drużyna składa się z tych, których już znacie. No i nowy nasz łowca nagród. Przystosowany już do wszystkiego. A i właśnie, nasz trendowaty to Lord Xan oczywiście. Pozdrawiam swoją drogą Xana. No. A teraz nieważne, powiedzmy co i jak, lecimy z tym wszystkim. Wezmę tak szczerze z... Dobra, bez przesady. 8 tego. 2 opaty. 4 pochodnie, bo tam pochodnie nie są za dużo potrzebne, tak. 4 takie. D2 klucze, jedno takie. Chyba tyle. A nie, przepraszam, jeszcze czasami zdarza się to, a dobra. Idziecie, mam mało gotówki w ogóle, więc ruszamy. Oczywiście nasz... Jezu, co za lama ze mnie. Chciałbym wziąć jeszcze kilka butelek krwi na wszelki wypadek, gdybyśmy znaleźli tego gościa od handlu za artefakty. No ale cóż. Niestety już... za późno. A więc... Może spowoduje to jakieś, nie wiem... No, początek wspaniały. Ale kontynuując, może spowoduje to jakieś... bardziej negatywne... stany spowodowane tym, że nie będę mógł przehandlować. Może nie, ja się nie znam. No ale na start mam dosyć pozytywnie, bo już mamy jeden z zapasów winiarza. Czyli trochę krwi, na się mówiąc. To oznacza, że nie dosyć, że przyniesiemy więcej krwi na wszelki wypadek, to jeszcze, że... No kontynuując, nie dosyć, że więcej krwi, to jeszcze właśnie... No, będziemy mieli szansę na to, żeby przehandlować coś, nie trzeba będzie. Tutaj oczywiście. Karaboska niby fajna rzecz w ogóle, ale jednak. Dobra, spróbuję podnieść jednego z nich. Oczywiście nie. Nie było, gdyby to jeszcze go przesunęło do przodu. Ale nie, oczywiście nie może. Po co? No i cóż. Prawdziwej potęgi tego gościa wam nie pokażę, niestety, ze względu na fakt, że mi go przestawili oczywiście na ostatnie miejsce. No, przynajmniej mogę tak czy jak coś zrobić, bo przygotowałem go na ewentualności takie jak widzicie. Rzecz jasna, nie wiem jak to się skończy. Pamiętacie, że mogę mieć wielkiego echo farta ze wszystkim w sumie co istnieje. No tak czy siak. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolony z tego, że chociaż ta wyprawa się trafiła dosyć... najprościej mówiąc, znośna. No więc... bij mackami. Może powinienem zająć się trochę bardziej tym, no, żeby zmienić drużynę. Zresztą kolejność drużyny. Chociaż nie ukrywam, że nie chcę mi się tego robić. Jestem bardziej skłonny nawet już zostać w takim ustawieniu. Każdy ma jakiś tam atak i jakiś tam coś, co może robić. Jakiś tak coś, naprawdę go lubię targetować. Jeden krwawienia, wszystko, wiecie co? Wolnie ryzykować tym wszystkim, po prostu rzucimy kolciatki, co prawda nie zranią go, ale proszę. Krwawienia. Kolejny wróg pokonany, inaczej mówiąc. Łowca nagród. Wracając jeszcze do powiedzmy takich opowieści z... w serii, że tak to nazwę, za moich czasów. No to... łowca nagród nigdy nie był jakoś wysoko przeze mnie cenioną postacią. Nie to, że tak czuję go jako postać gorszego sortu, czy coś, żeby nie było. Owszem, jest potężny, nawet przydatny bardzo. Jednak nigdy nie da mego... dobra, swojego miejsca w mojej topce. Co prawda, uwielbiałem korzystać z niego, ale jakoś tak, no... sam sobie pomysł na postać fajny, ale jakoś, no nie przemawia do mnie całkowicie. Cztery pająki też tu można znaleźć. Another abomination. Cleansed from our lands. Jakoś bym się nie spodziewał, że to będą takie niestandardowe potwory. Właściwie, no właśnie standardowe, nie niestandardowe.
jednak niestandardowe to byłyby te takie, jak tam bywają zazwyczaj, czyli te wszystkie specjalne krwiopijcy i w ogóle. A ty trafiły się zwyczajne pajączki. Żadnych nie widziałem tak swoją drogą. No i w sumie nie ma co. Po prostu się kać. Ja czemu to stop? A tego nie zauważyłem. Albo zauważyłem, ale oczywiście zapomniałem to przygotować. Chciałem zająć się tym jeszcze, kiedy pamiętałem o tym wszystkim, więc no. Executed with impunity. Mam nadzieję, że nie będzie często chybiał. Ale nieźle, nieźle mamy zapasy już sporo tej krwi. Czy się okaże, że to górne piętro, jeśli da się tak nazwać, było po prostu zrobione tylko dla zmyłki. Oczywiście, żeby nie było, ja się nie poddam i tak zwiedzę wszystko, chyba że trzeba będzie w złym stanie. Ale póki co wszystko wskazuje na to, że będę mógł zwiedzić całą tą lokację bez problemu. To jest zasługa jak nic z tego, że drużyny dosyć mocno skomponowałem pod tą lokację. Właśnie to też swoją drogą, jeśli chodzi o Darkesta, może być moja wada wielka. Często nie komponuję drużyny bezpośrednio pod lokację, a prędzej pod preferencje osobiste. No i cóż, chyba mówiłem o tym, że możemy szybko to zakończyć. Ja się nie poddaję, ja idę dalej. Dopóki jest dobrze z drużyną, to nie mam zamiaru po prostu przerywać w podróży. Więc to ten bokie nawet jeden bym już sobie odpuścił. Chociaż czyli zawsze jest szansa na to, że znajdzie tego gościa. Serio. Nie ma sens. Właśnie tego gościa, który przehandlowuje krew za przedmioty. Tam bardziej przedmioty za krew. W sensie, no wiecie, ja daję mu krew, on daje mi przedmioty. Nie wiem, czy on się tu może trafić na tej wyprawie. Miałbym nadzieję, że tak, bo jednak jest on chyba źródłem najlepszej jakości przedmiotów wszelkiej maści. No nie wiem, jak to najprościej nazwać, ale no. W moim odczuciu właśnie tak jest. Najłatwiej dzięki niemu zdobyć wszelkiej maści przedmioty. Są sami widzieliście, że posiadał nawet rzeczy z... no z karmazynowego dworu. No i co, już zaczyna się. Żywność się skończyła. Tak szybko, nie ukrywając. Więc... Nie wiem. Wiesz co, wolę tego nie ruszać. Dużo jest jeszcze w dobrym stanie, więc... Ancient straps lie in wait. Wolałbym tego nie ruszyć. Można się okaże, że znajdziemy więcej zapasów winiarza, no więc wtedy byłoby nawet super. Chociaż nie sądzę, żeby było więcej, jako że to są obiekty z misji. Nie, to wyprawa jest aż zbyt trywialna, jak się na nią patrzy. Trzeba uważać, że coś naprawdę jest tak z tym. Nie to, żeby mi to nie pasowało, czy coś, no ale jednak, trochę to jest niepokojące. No sami zobaczcie, to jest aż zbyt proste. A trifling victory, but a victory nonetheless. Nie wiem, co o tym mogę myśleć. A zobaczmy, bo nie. Czemu ja użyłem powodni? Pewnie nawet z przyzwyczajenia, tak szczerze. I... wiecie co, mógłbym nawet przestać teraz. Nareszcie taka bardziej standardowa bitwa jak na tę lokację. I teraz chyba już też pora pokazać prawdziwą potęgę tego, jak mu tam... no, tego tutaj gościa. O ile się uda. Jeszcze nie uda. Bo niestety komar się ruszył.
Więc chciałem pokazać właśnie, co on potrafi robić, jak ktoś jest naznaczony. Ale za co on może pokazać? No, w sumie nie pokazał. Bo akurat to jest zaleta tych postaci. Ta dwójka bazuje na oznaczeniach, które na szczęście tym razem udało mi się załatwić. No więc dobra, po prostu walnij tam się kisierą. Przeżył? Wypił. Super. A, dobra. Chyba tego komara trzeba się pozbyć zanim coś. No i w sumie bitwa wygrana. Na 100% wygrano, bo on ma jedno życie i w ogóle. Więc spróbuj może odstresować trochę drużynę. No, nie jest to może nic wielkiego, ale zawsze. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Wiecie co, już kolejnej bitwy mi się nie chce robić, więc po prostu weźmiemy to i... Będzie to już koniec dzisiejszej przygody w tym miejscu. Wiesz co? Pewnie by też owo, ale nie będzie. Właśnie coś takiego czekałem, wiecie co, nie no, to aż zbytnio mnie zachęca tylko, żeby iść dalej. Jeśli tam jest drugi taki, to mogę wrócić naprawdę ze skarbami lepszymi niż się spodziewałem dostać. No, szkoda nie iść za ciosem, że tak to nazwę. Spodziewam, że jest więcej niż jeden rodzaj takich, którzy dają nagrody za takie coś. Znaczy, wydawało się, że tylko ten jeden taki siedzący cech opulony był. Tej kategorii, a tu jednak proszę, proszę. Jest ich więcej. Żeby nie było z takim właśnie klęczącym żebrakiem, że tak to nazwę, tym tutaj. To się spotkałem po raz pierwszy, więc no... Po prostu nie jestem w stanie określić do końca, czy nie ma jakiegoś lepszego źródła czy coś, ale... Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. I... Miałem nosa, żeby jednak zrobić tą bitwę. Miałem po prostu nosa. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Dobra, ubierajcie te artefakty, żeby tylko to pomieścić. No także... Tam już nic nie ma, więc przeżyliśmy przez wszystko w sumie, no i... Nawet w dobrym czasie. Zyski raczej nie będą jakieś powalające, no bardzo nikłe. No ale to po co przyleżyliśmy tak naprawdę, to zostało osiągnięte. Dużo błyskotek. Oj. Czyli, że jego jednak nie można teraz używać ze względu na jego problemy natury jelitowej. In time, you will know the tragic extent of my failings. A no super, jeszcze tego mi brakowało. Ekskomunikowany szaleniec pięknie odpłacił się. Odpłacił się, był przy ogarniającej zarazie. Okej, trochę dziwnie to napisane, ale niech będzie. Jego przekonania sprawiają, iż jest niewzruszony i dają mu się do bezlitosnego stosowania swego fachu. Super, jeszcze fanatyk się pojawił. Cóż, nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Poza tym, że nie jest dobrze. Ale nawet widzicie, coś sobie stoi. Ma swój stos do spalania ludzi. No nareszcie. Znaście, Jezu, nie. Będzie to bolało jak nic w moim kieszeń. Czemu mój skarbiec, ale no muszę wziąć, nie ma przebacz. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of war. No, nie wiem w sumie, co mogę więcej powiedzieć. Poza tym, że... Mamy mało pieniędzy, więc nie powinienem chyba nikogo nigdzie wysyłać na nic.
No ale tej choroby się muszę pozbyć. Coś mamy? A wściekliznę. Bolosne, ale jestem w stanie bez tego przeżyć. Dobra, to nasz nowy towarzysz na pewno musi się pozbyć tego. Reszta nie jest aż taka istotna. Ja nie pozwolę sobie, żeby się stosował nietrafionymi atakami. Tutaj co mam tym razem? Nic. Tak samo. Badziew. Wiecie co? Nie wierzę, ale chyba raz jeszcze będziemy musieli iść. Zbierać krew. Tak. Yeah. Ze względu na dalej, powiedzmy, nieudolny całokształt. Bo jednak nie interesuje mnie. Chociaż dobra, wiecie co? Potrzebujemy tego jak najprędzej. Idziemy tutaj. Co on tu jeszcze miał? A to może być. Tak więc nie wiem, jak ja teraz sobie poradzę z tym, dlatego pozwólcie, że zrobię cięcie. Jezu, tylko nie co. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Chciałem już cięcia robić, ale zapomniałem, że po zrobieniu cięcia jakoś tam godziny dłużej mi się wszystko, nie wiem czemu, wrzuca, więc... Bierę. Super. No dobra. Na czwartą pozycję. Tutaj chyba byli odporni na krwawienie, więc ona będzie nam dobra. Niestety... No masz te swoje bonusy, czy właściwie nie minusy i w ogóle, więc... Nie czyni jej to może najpotężniejszą z najpotężniejszych, czy coś, ale... No bierę. No i znowu on. Ten zastępca Bopa to... Ma się aż zbyt dobrze. No dobra. W takim też razie, zobaczmy co mamy. Biegłości lecznicze. A to nie ona, nie ma tej zdolności. Raczej nie będę miał finansów, żeby ją tego nauczyć, więc... Tak. Co mi tu jeszcze? Dobra, to tyle dla niego. I teraz tutaj to akurat jest oczywiste. Byłby jak najlepiej, że zarazą się zajmować. Ty, mój drogi, dostajesz chyba standardowe wyposażenie. Tego, jak to się nazywa. No... Medyka. Tak, to chciałem powiedzieć. No, dostanie to, bo jak nic, to jest dosyć fajna rzecz. Prawda, potem będzie naprawdę ślimakiem w ogóle. No, ale co mi tam szkodzi, jakoś sobie poradzę. I chyba wszyscy już wyposażeni, więc... Idziemy w to miejsce, chyba że gdzieś będzie coś ciekawszego. Nie, idziemy tutaj, tylko jeszcze... Na zakończenie muszę zobaczyć, czy wszyscy są przygotowani. Lepszej jakości sprzętu ciasno oznacza większe wydatki w ogóle, no ale... Czego on jeszcze używał? Samo uzdrowienie i tego... Dobra. Ale samo uzdrowienie wezmę. To już niekoniecznie. No nie, na pewno był kill off. Na pewno to było to i bodajże to. A, nawet zapamiętałem. Reszta już jest raczej wyszkolona. Tak, reszta już jest. Tak więc mamy 1000. A gdzie to jest? No zobaczmy, co możemy posprzedawać. Te. No co jeszcze takiego mamy nieinteresującego? Te. Są jedno takie też można. I w ten sposób się zarabia pieniądze, kiedy nie ma się pieniędzy. Dużo warte, ale to jednak wolałbym zostawić. A to co? Szans na ogłuszenie sporości. No i mamy już finanse, więc... Jezu, nie, no znowu idę na średnią. Pożałuję tego jak nic. Jak nic pożałuję mojej decyzji. Odcinek będzie znowu 5-godzinny, czy coś. No ale nie moja wina, że tak to na niepoczcie określa. Po prostu tak jakoś przygody się ustawiły. Dobra, jak zwykle jedno to. Ze 4 łopaty. Zmieniaj, to nie jest potrzebne. Tak. Oczywiście o żywności zapomniałem. Biorę na zapas, bo jednak... No... Widzę dwa takie. Dwa bandaże. Chyba mam wszystko. Tego nie wziąłem, ale to chyba nie było nikogo, kto potrafi zaraz wywoływać. Bandaże mam, pochodnie mam. Chyba wszystko jest. Tak więc, no, ruszamy. I miejmy nadzieję, że
Wyprawa będzie bardziej owocna niż się może wydawać. Rzecz jasna, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak będzie. Co to jest? A, chodzi o pułapki pewnie. These sorts of caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Jest takie długie, jak się wydawało. Na pewno musieli coś zrobić z tymi długościami. On będzie pierwszy jak nic. Tak? Więc... Prawie pewnie, że jednego zatłuczę, albo mocne osłabienie, bo niech będzie, że nie trafi. No tutaj akurat nie było co się zastanawiać nad kwestią. Tutaj może... Nie uda się tego ubić. Killoffem też nie uda, tym też się nie uda, więc... Więc w sumie po prostu rzuci... Nie wiem. Ma 8 i 10, więc raczej to też nie zadziała. No znaczy nie zadziała, no. Chociaż przynajmniej będą jakieś tam debuffy. Co ona ma taki wysoki unik? A, bo trafiła krytykiem, tak. Ja o tym nie pomyślałem w ten sposób. Bo właśnie, jakie ono miało nawyki, bo tam kiedy zobaczyłem. Nawet. Trafienili się gorsi. No tak naprawdę nie ma czego takiego negatywnego. Pozytywnego to trochę ma, ale to nic takiego wielkiego też. Co na tak to wyżył stresu już? Chyba będę musiał go częściej zestresowywać tym swoim jego... No tym jego zdolnością. Też teraz to nie będzie takie proste, jak się na to robiłem przedmiot, który powinien zawsze będzie ostatni. Chociaż też mam kazy, co... No oczywiście skorzystam. Jak 5 stresów piechotą nie chodzi. Dziab! A to no, ja już unik niski, a dalej nie trafił. Nawet nie wiem, po co to robię. A dobra, pamiętam, stres. Wyprawa będzie dosyć długa i w ogóle, więc... Nie no, jakaś mistrzyni uników. No już czuję, że wyprawa jest udana. Znaczy, że pierwsza bitwa już była takie. Zobaczmy, czy mam coś. Nieźle. Zapchałem sobie już cały ekwipunek, ale nieźle. Cały hazardzisty. Bez kto ma najgorsze. Nawyki. Ona ma tą całą powolną śmierć, więc... Może bym to uratuje? Powolnej śmierci? Wow. Sądziłem, że usunie jakiś najbardziej podziemny nawyk, ten negatywny. A tutaj proszę, prawdziwą powolną śmierć jej uleczyło. Sądzę, też sobie przypomniałem odnośnie no tej lokacji, jak nie pamiętam, jak ona się teraz nazywała bezpośrednio, ale tej, no, tej ze świniokami czy coś, norowisko czy coś tak, to można znaleźć sterty zwojów. Jak skojarzyłem sobie, że jeśli spalcie te zwoje, to często jakieś negatywne nawyki w ten sposób się po prostu usuwają. Także brawo ja, że nie skojarzyłem. W sumie... Wyprawa idzie naprzód. I chyba najważniejsza bitwa z perspektywy tej drużyny. Czemu on zawsze nie trafia? Możemy coś powiedzieć. Ja go raczej nie ruszę, więc... Zrobię to w ten sposób oczywiście, żeby pomieszać. To jest wredniejszy, ślimak czy... Chyba ślimak. Continue the onslaught. Destroy them all.
Bo jednak jego atak poza tym, że daje trochę stresu, na razie jeszcze nie jest groźny. Podkreślam jeszcze. Na ślimak, patrzcie, jakie wredne rzeczy robią. Ale teraz to już jego trzeba się pozbywać. W pierwszej rundzie on jest niegroźny. W drugiej on potrafi zabić prawie każdego jednym... no... Się. I się zaczyna. Muszę coś zostawić. Niech będzie to. Pożałuję pewnie, ale... no. No ale... nie pamiętam, co to robi, ale pewnie działa. Nie? Dopiero zmarnowałem, działa. Twoja patra wzrosła. Super. Nie, fajne, nie ukrywając. No ale jednak kojarzyłem, że to było coś trochę inaczej przedstawione. Z jakiegoś przednik typu magu, to może to było serum? Nie wiem. Nie będę was okłamywał, po prostu nie wiem. To jest jakoś celniejsze. Chyba najpierw zajmę się szamanem. Co? Znaczy to był mądry wybór. Ze względu chociażby na ten stres. Wow, trafił to za maksimum. Jestem z tego dumny. Ale nie ma co się dziwić, że trafił za maksimum. Musiało jakoś gra to zrekompensować, że on nigdy nie trafił żadnym atakiem. A w inny sposób nie mogło to zrekompensować. Zresztą nie mogło jeszcze krytykiem, no ale... no gra też stara się nie być aż zbyt miła, żebym znowu nie nadużył jej życzliwości. Chyba tak to można najprościej określić. No i oczywiście więcej stresu. To nie dało się go ubić w jedną rundę, po co i w ogóle. Zresztą on już jest martwy, więc... no. Teraz w sumie tak mogę nauczyć. Jakby na tego się tak wreszcie sam krytyk, to on też by zginął. I są do śmierci przez nieleczenie. To już jest niegroźne, więc... więc on będzie mógł się pomodlić do tam samego siebie czy coś, żeby się odstresować. I w sumie nawet nieźle mu schodzi ten stres dzięki temu wszystkiemu. Więc tak... jeden chrupek i... wody się nie potrzeba. On jeszcze ma ten swój debuff. Tia. No ale niech go trzyma. Ja się nie zgadzam, żeby marnować ostatni zapas tych wszystkich. The promise of safety. Ta gra po prostu lubi mi zapychać jak wpłynę w najgorszych momentach. Jak zwykle. W ogóle też mnie zastanawia jedna rzecz. Ze względu na cały kształt, powiedzmy, gry i wszystkiego. Czemu nie mogli twórcy, nie mówię jakoś tak szczególnie, ale chociaż jakoś tam w nieznacznym stopniu przedstawić wizualnie po prostu progresu postaci? Mam tutaj takiego właśnie tendowatego, który walczy z łamanym mieczem w ogóle. To szczęście, że to jest po prostu to dość, mam już biedy, a nie prawdziwe. Kradziejstwo. The match is struck. A blazing star is born. No, i mamy kolejną stronę z dziennika. I teraz jest problem, bo to jest 500 zł. Krwi mamy już dużo w zapasie, bez tej jednej butelki przeżyjemy. Finding the stuff is only the first test. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Jak nic. Albo lubi, ale w taki sposób, żeby przy okazji mnie wkurzać.
Mam problemy finansowe, więc rozumiecie, muszę po prostu brać wszystko, co daje mi potencjalny zarobek. Chociaż, tak jak zazwyczaj bywa, jestem bardziej nastawiony na zbieranie herbów, pocztetów, aktów piersi i innych takich przedmiotów, żeby nie określać tak, jak zazwyczaj określam. Czyli nie w krytyki dałem celność. To przydało mi się zrobić jakoś 99% na krytyka. Chociaż niestety wiem, że to jest niemożliwe, więc no. Jak mi trzeba się szamana pozbyć? A na zakończenie w sumie tylko jego można strzelać. I szkoda, że on zginął. Atakuj, atakuj! No, bo skrzywił go serio. Widzimy, że te jego odporności są aż nad to. Tutaj nawet nie ma co myśleć. Lecz. No i jedno uzdrowienie pełne zdrowia. Takie uzdrowienia, co ja lubię. No i oczywiście unik. Jest dobrze. I trafił. Jest lepiej niż to można było spodziewać. Nareszcie ten gościu trafia. To w sumie nie ten gościu, tylko Jixan. No jak pokazywałem, wspominałem i tak dalej, i został on nazwany jakoś przed swoją pierwszą wyprawę, to mam pewność, że nie jest to jakiś, powiedzmy, przypadkowy gościu. Oczywiście będę starał się, żeby nie zginął, więc. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Prawdopodobnie i tak tego nie wykorzystam, więc. Tak, wiem, średnia, obozowisko, przydatne i w ogóle, no ale. No jakoś tak nie potrafię. I teraz za co najmniej dostanę. Chyba za cytryny te całe. Więc. Nie wiem, czemu w ogóle nazwali cytryn. Zresztą widać, że to jest jakaś sztabka złota czy coś. No ale już nawet nie mam co iść, wolę dostać trochę stresu niż iść niepotrzebnie i się zawracać całkowicie. Tutaj, że ostatnia bitwa będzie gdzieś tutaj. To jest chyba najdłuższy pokój, ale. Jak nic najdłuższy. No więc. Odcinek trwa już wystarczająco długo, ale oczywiście jakoś zdecydowałem się na tamto, to. Bo kto to jest najgorsze? Nic istotnego. Fajne, ale niezbyt dobre. Nieistotne. Trudno. Mech. W sumie nikt nie ma niczego takiego. Ale ze względu na masowość jego cech, to niech on to dostanie. W sumie ten najgorszy nawet mi się usunął. Bo chyba to był taki szczerze jedyny, który mógłby jakkolwiek wpłynąć na cokolwiek. I oczywiście poprzemieszało się najgorzej jak może, prawdopodobnie. Chociaż dla niej to nie jest tak strasznie źle. A dla innych już bardziej. Chociaż nie, dobra. Nie jest tak źle. Dla mnie było niespodziewałem się, że uda mu się cokolwiek trafić i tak po prostu chciałem na zasadzie, a może będzie coś z tego. Jeden. Jasne, jeden. Chociaż wiecie, to wcale tak źle nie wyszło. A jednak jestem w miarę. Wow. Nie, ten okultyst naprawdę jest mocny nawet w ofensywie. Kiedyś to był zazwyczaj dla mnie tylko debuffer i. No, rzecz jasna, uzdrowiciel, a tutaj ofensywnie potrafi nawet sobie radzić. Nie dużo gorzej od niego. Zresztą wiem, że to jest. Tylko dlatego, że są nadrealni w ogóle. Ale. I kolejny achievement, nieźle. Tym razem nie przeczytałem nazwy, więc niestety. I. A, to po prostu usuwa stres. A pewnie mógł mieć jakieś negatywne działania.
Nie jest źle z tym nawykiem, ale no. Wiedziałem, że ta woda może mieć coś negatywnego. To było aż tak oczywiste. Światło się kończy, pochodnie się kończyły. Łopaty się kończą. Także, no jesteśmy już po prostu dosłownie na zakończeniu wszystkiego. Super. A właśnie co znaleźć? To jest najciekawsze właśnie taka propozycja, już mi przerwał kilkukrotnie. To skrzynia może być pusta i w ogóle, ale... Super, znowu przemyślało. Tym razem już naprawdę chyba gorzej być nie mogło. W szczególności dla niej. Teraz akurat jest najtrudniejsze. Nie powodował ten zewnętrz. No niedobre rzeczy powodował. Niedobre. No ale kontynuując. Skrzynia może być pusta i w ogóle, ale użyjemy łopaty. Ta skrzynia nigdy nie będzie pusta, tylko po prostu magia. Wręcz bym powiedział magiczna magia. I wiem, że to tak trochę masło myślane, no ale... No. Nie mam nic innego, bo mi wycofać w ogóle, chociaż to daje minimum jakiejś tam ulgi stresowej. Jeszcze jakaś morska bryza? Co? Kiedy on ma takie zdolności? Zacząłem tylko stresował. No. Co? Ciekawe mi się nazwa jest pogańskie okaleczenie. Morskie cięcie to jeszcze rozumiem, ale pogańskie okaleczenie. Niby okej, okultysta i w ogóle, no ale bez przesady. Coś takiego szczególnego pogańskiego. No, wszystko już prawie na miejsce wróciło. No, na pewno jego celność prawie na miejsce wróciła. Unik. Miałeś uniknąć, co ty robisz? Dobra, on już nie groźny, więc rzucił rzykiem. Ty nawet nie pomógł do tego swojego miecza, czy co ty tam robisz. Nie potrzebujemy ciebie zestresowanego. Tu lubię zestresować też trochę naszą drużynę. Ja mu zdrów. Słabo. Ale zawsze już coś jest. Wygrałem. I co się nie zmieści? Wszystko. Nawet tego nie potrzeba. Chyba, że trzeba ciągle klikam. No dobra. Tego nam tu nie potrzeba. W sumie wszystko potrzeba. Dobra, zostawię tak już, niestety. Mogłem wyrzucić tą łopatę jednak i w ogóle. A on dostał bonusy. Ten dostał tylko i wyłącznie stres, a ten bonus, no... A tak, Jack. Zwyciężyliśmy, jakkolwiek to zwycięstwo nie było bezsensowne i w ogóle mało efektowne, efektowne i w ogóle. Kolejna negatywna cecha. I halo, gro. Panie i panowie, Darkest zdecydował mi właśnie wykrzaczyć, także dzisiaj niestety się żegnamy w taki dziwny sposób, no ale do zobaczenia w następnym odcinku i w sumie to tyle. Hej.